witam was w... Zagrajmy w Spyro Reignited Trilogy ciąg dalszy. Kontynuuj Spyro The Dragon. Ciąg dalszy przygody. Poziom kończy na 100%. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Aha. A, dobra. Jesteśmy w tym miejscu odwalania, coś przeprowadził. Teraz idziemy do Schnięty Kanion. Jakie zadanie? Punkty umiejętności dla wyschniętego kanionu nie ma. Okej, czy mam poczekać, aż będzie chciał strzelać? Chyba udusi, żeby go ubić. Dobrze. Tu jestem. Tu jestem złodzieja czy klejnotów. A, muszę też szować. Złodzieja szkół. Jajek, nie pędź tak. Zwolnij, chłopie. Gdzie tak uciekasz? Nic ci nie zrobię, tylko ci zadek odpadł. Mówiłem. Nic ci nie zrobiłem, tylko zadek ci podpaliłem i wyparowałeś. Lubisz parować? W sumie paruj. Wyparowywuj. Dobra. Smak uratowany. Razem Conan, barbarzyńca, uratowany. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Tylko tyle? Ciekawego się od ciebie nie dowiedziałem. Ojej, nie wyszło. Jak chciałem. To jakiś sęp mi ganiał.
jeszcze wrócę. Aj, zapomnę mogę. Czyli najpierw najlepiej tam teren sprawdzić, bo później będzie znowu problem ze szukaniem diamentów. Razem Boris uratowany. Tu doceniamy sprawnych szybowników. Dobrze ci idzie szybowanie. Co, Spyro? Szybowanie to mój żywioł. Zastanowił się, czy tak naprawdę Spyro, czy tak naprawdę Spyro mówi prawdę, lub czy naprawdę Spyro jest tak. Czy to naprawdę jest Spyro żywioł? Czy tylko po prostu tak mówi? Może tak mówić i nie dawać rady. Niech to. Teleport do domu to był. Ach ty. Niech. Chciałem tylko. Aj, tam, aj, tam. To jeszcze raz. Przejdźmy do wyschniętego kanionu. Jajce, może jest ten złodziej od jajek. Z tym jajkiem, które już zabrałem. Idziemy teraz tutaj. Przejmijmy ten teren. Z tego, że i tak będziemy musieli się wrócić. Tam jest sporo diamentów. Trzeba tam przeszybować.
Tu jest smog do uwolnienia. Smok Ivor ratowany. Czy to ty, Spyro? Ten zacny młokos, o którym tyle słyszałem. Już pierwszy dymek, który z siebie wydałeś, był dla nas znakiem, że... Znakiem... nie pamiętam. Znakiem, że jesteś smokiem z przepowiedni. Trus uratuje smak. Świat smoków. No i poleciał. Dobra, to jeszcze raz idziemy na tą górę. Bierzemy diamenciki. Spalamy fajerwerki. Ojojoj. Biedny Spyro. Został wybuchem fajerwerków. Ładujemy na wyspę. Zbieramy kolejne diamenciki. Jest na klucz, tak. Czyli będzie trzeba się tu wrócić. Aha, tu nic nie ma. Są jakieś jeszcze? O, ten. Smok do uratowania i tam jest chyba klucz, który nam posłuży do otwarcia skrzyni. Och ty. Było blisko.
Okej, okay, czyli w tą stronę trzeba się wrócić. No, udało się. Teraz tylko nie spaść. Jest klucz. Maximus uratowany. Wspaniały lot, Spyro! Już myślałem, że dokonam żywota wśród łażących mi po głowie sępów. Może nie widać, ale to bardzo smaczne ptaszyska. Polecam podpieczone ze szczyptą soli. Dzięki. Nie wypróbuję. Jakiegoś dorwę. Swój ognisty oddech. Lecisz? Kurę. Chciałem to szybowanie dłuższe zrobić, które mi uczył, że skoki i później akcja. Ale jednak to nie wychodzi. Gdzie ja jestem? Aha, tutaj. Czyli okej. Nie wiem, jak się szybuje. Będę musiał kiedyś poza anteną poćwiczyć to dłuższe szybowanie. To jest skok, później drugi raz skok w najwyższym miejscu, żeby lecieć, i później przez akcję, żeby szybować. Dłużej, czy tam dalej. O, udało się. Poleciałem. Są opcje, sterowanie, lista ruchów. Przecież akcji to jest przerwanie szybowania. Chyba, że wiem, o co chodzi. Chyba, że chodzi o to. Teraz. Ach, najlepiej. Działa.
Dobra. Nie, starszak. Tu byliśmy. Miasto na klifie. Też byliśmy. Lodowe pieczary. Też byliśmy. Twierdza Tera Luźnego byliśmy. Nocny szlak też byliśmy. Ta boląca woda. Teraz słuchajmy trochę oryginalnej muzyki. Serio? Skoczy trzymowanie włączyłeś. Ajajaj. Nieładnie. Okej, tu były tylko te diamenty. Dobra, czyli ten poziom jest kończony całkowicie. Ze wszystkimi teleportami. Idziemy dalej. Nie mogę uwierzyć, że tak szybko znalazłeś tyle skradzionych skarbów. Wskakuj, kierunek kraina władających magią. Dobra. Dawaj, koleś. Zaś po kolesiu wskakiwaliśmy, zamiast podfrunąć. Spyro lubi takie motywy. Podróż do świat władających magią. Okej, mroźne jezioro. Trzeba nad tym przeskoczyć. Inaczej Spyro zamarznie. Aha. Ognie odporne. O,
minęłem cię. Przepraszam, już poprawiam. Nie, jak ten Spyro skocznie się biegnie, się cieszy. Kosmos uratowany. Dzięki Spyro. Witaj wśród władających magion. Chcę, byś uwolnił smoki i odebrał tym przebrzydłym niebieskim złodziejom skarb i jaja. Okej, jaja, panie. Lego wyniłem tylko po to, żeby uciekł na górę. Chyba, że jest tu gdzieś wejście. Pewnie dostanę się tam w późniejszym etapie. Ale sobie go odpuścimy. Zadowolonyś? Trzeba was na szybko po prostu. Aha, ten jest za daleko. Aha, ten jest ognioodporny w ubraniu. Śnieżne grzbiety. Spoko. Trzeba się będzie w tam kiedyś wybrać. Kolejny złodziejaszek, co kradnie jajka smokom. Tu pewnie będzie dopiero odblokowany telefon. Aha. Trzeba go od pleców zajść. Jak za pierwszym? Jak zasuwa. No i jest. Udało się. Górskie pieczary. Zantor uratowany. Kiedy zauważysz takie strzałki, zacznij szarżować w ich kierunku, by uruchomić turbonapęd. Turbonapęd? Wspaniale! Śmiało, wypróbuj to! Śmiało, wypróbuję to. Szczególnie, że jest tam jeden taki, który przeszkadza. Smok. Poltar uratowany. Ten specjalny portal zaprowadzi cię do miejsca, gdzie nauczysz się latać. Pamiętam, gdy sam byłem smoczkiem i uczyłem się latać. Nauczyć się latać, kumam? Spoko. Sztowy szlak. Dobra.
Znowu będę się długo uczył latać. Okej, to jest ten kluczyk. Potrzebuję klucza. O, baloniarz. Udało ci się odzyskać mnóstwo smoczych jaj. Dziękuję. Wskakuj, zabiorę cię do krainy twórców potworów. Chcesz tam iść? Nie, wolę tutaj zostać. Skała silno dmucha. Przestań się bawić. Skórze czarnoksiężników. O, jest klucz. Mam klucz. Tu jest miejsce na klucz i się nie otwiera. Coś jest nie tak. Dobra, zrobimy ten kryształowy szlak i wrócimy do skrzynki. Po kryształowym szlaku. Może co, jakiś bóg jest czy coś. Się odbuguje. Po kryształowym szlaku, który pewnie będziemy znowu męczyć długo. Aha. Skrzynie i samoloty później będzie trzeba zrobić. Po tych pierścieniach. Skrzynie już widzę. Skrzynie. Nie wyrobię się czasowo. Wyszło chyba przypadek. Tak. Dobra. Jeszcze raz.
ma skrzyń. Nie pykło. Jeszcze raz. Trafiłem w skrzynię. Dobra, jeszcze raz. Skrzynie i później te punkty kontrolne. Samolot na końcu. Jeden samolot. Jeden punkt kontroli przegapiłem. Serio? Tak mało zabrakło? Dobra, najpierw punkty kontrolne, potem skrzynie i na końcu samoloty. Tak będzie najbardziej realnie. Serio? Trafiłem. Chyba lepiej skrzynię porobić z samolot. Skrzynię.
jeszcze raz. Jeszcze lepiej skupić. Serio? A samoloty zostały mi. Jeszcze raz, jeja. Będzie trudniejsze niż myślałem. Serio? Nie załapało? Jeszcze raz. Teraz powinniśmy dać radę. Jest lepszy timing niż był. Ostatni samolot i skrzynię. Dobra, teraz skrzynię. Mało czasu. Dało się. 2 sekundy do końca. To było coś. Wejdź. Starczy tego dobrego. Urdo władający magią. Thank you.
Ile, serio? Skrzynia na klucz, która się nie da otworzyć. Jakiś bóg jest w tej grze. Chyba, że jeszcze gdzieś jest skrzynia. Tutaj nie wiem. Chyba, że ten klucz jest do innej skrzynki, a tą skrzynkę otwiera się turbo napędem. Muszę biec, biec. Ała. To by miało sens. Tak, klucz jest do innej skrzynki. Okej, czy tego trzeba dorwać, tak? Zanim ucieknie. Okej, my zaczynaliśmy stamtąd. No i jest. Pokonany. Tam na górze nie widzę, że coś było. Dobra, to teraz pytanie, do jakiej skrzynki jest kluczyk? To jest zagadka. Serio? Nie przeleciałeś na szarży? Odzyskać mi... Wskakuj, zabiorę cię do krainy twój. Chcesz tam iść? Zostań tutaj. Ale pytanie tylko, gdzie jest ta skrzynia?
Okej. Że gdzieś tutaj, tak? A, tu jest ta jama. Tu jest klucz dla tej skrzynki. Dobra. Poziom ukończony w 100%. No i o to chodziło. Śnieżne grzbiety. A właśnie, punkt umiejętności. Okej, czyli tu nie ma ni na ścieżce grzbiety nic. Po prostu ukończysz trzeba w 100%. Podróż do śnieżne grzbiety. No, Spyro. Dajesz radę, ratujesz świat smoków. Przed gnieźnośnym Knorkiem. Który jest Brzydalem. Się łatwo obraża, jak go nazywają Brzydalem. Tak naprawdę nie jest Brzydalem. Dalej masz kombinezonik. Akurat chciałem cię szarżować. Jak pilnujecie, że nie widzicie, że się nowy smok skrada? Zane uratowany. O, Spyro! Chyba nie boisz się tych wielkich, hałaśliwych, koszmarnych bestii! Wiadomo! Wspaniale! Tak też myślałem! Nie ma sprawy. To się tam będzie bał jakichś wielgachnych bestii. Otwierać wrota. Open the gate. Powinien zacząć od tamtej strony. Smok Eldrid uratowany. Dziękuję za uwolnienie mnie. Nie ma sprawy.
Durne. Aleś mi przeciągnął. Ja muszę owce sobie zjeść. Zejść na arenę. Zabić parę niedźwiadków. Znaczy nie... Dźwiadków, tylko nie wiem co to jest nawet. To diamenty. Jakieś noszorostrze? Nie, noszorostrze to chyba nie. O nie, fajerwerki. Spyro nie lubi jak fajerwerki, bo chyba wybuchają. Smok Xander uratowany. Dobra robota, Spyro! Jak tak dalej pójdzie, poznasz wszystkie sztuczki z naszej krainy! O, dzięki! Chętnie je poznam. Dobra, tu jest ten... miejsce, skąd przyszłem. Tu jest to rozwidlenie dróg. Ja przyszłem tutaj, stąd. Więc muszę iść teraz tam lub tam. Ok. A i tu jest ten co jajka kraje. Uciekaj sobie na razie, ratuję smoka. Kelvina. Czy tam Ketwina. Pamiętaj, że ci niebiescy złodzieje kradną też jaja poza krainą władających magią. Bez obaw, zajmę się nimi. No, masz rację, zajmę się nimi. Już jednego delikwenta ścigam. Nie. Ach, rozpędziłem się. Pogoń za złodziejem jajek. Padłem cię. Przesadziłem. Za szybko chciałem szybować. Serio? O nie! Osiągnięcie z górnej półki. Wysadź 3 wybuchowe skrzynie na słupach w śnieżnych grzbietach.
Dobra, teraz trzeba się wrócić na spawna, gdzie się zrozpiliśmy. O. Miło. Teraz poszybować w lewo. Tu oczyścić teren. W plecy nieładnie atakować w plecy. Okej, to będzie trzeba się na szybko. No i poszło już ładnie. Poziom kończony 100%. No i wracamy do domu. Powrót do władający magią. Także zachęcam do oceniania, subskrybowania, komentowania i też można, żecie mi wesprzeć. Szczegóły w opisie. Następnego.